poniedziałek 26 czerwca w sali rycerskiej Dzierżoniowskiego Ratusza odbyła się 35. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa 7. kadencji. W pierwszej części radni wręczyli panu Franciszkowi Kozyrze medal za zasługi dla Dzierżoniowa. To jest absolwentowie Radiobudy z 1952 roku, inicjatorowie i organizatorowie. W 1996 roku powstał komitet organizacyjny absolwentów czterech najstarszych roczników, który miał na celu utrwalanie więzi z Radiobudą oraz promowanie Dzierżoniowa. Efektem spisania historii tych absolwentów, rozwoju i powstania Radiobudy były trzy wydania książkowe oraz kilka artykułów. Głębokim wzruszeniem odebrałem to zaszczytne wyróżnienie, za które pragnę z tego miejsca złożyć serdeczne podziękowania. Ma ono dla mnie szczególną wartość emocjonalną, ponieważ odbieram go nie tylko jako dla siebie, ale także jako wyraz uznania dla wszystkich kolegów, tych starych w cudzysłowie, bo są wszyscy młodzi duchem w nas, którzy kończyli tę szkołę w pierwszych jej latach istnienia. Dzierżoniów stał się dla mnie i dla moich kolegów i to nie jakaś taka nieporównywalna, niezręczna sytuacja, ale stał się naprawdę drugą, podkreślam to drugą, małą ojczyzną. I tak pozostanie do końca naszych dni, dopóki nie odejdziemy na następną, ostatnią lekcję tak zwaną. Przedstawiciele organizacji kombatanckich wręczyli złote medale 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz kombatanckie krzyże zwycięstwa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Gratulacje otrzymali także Karolina Kret i Martyna Łebek, uczennice Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie, które wyróżnione zostały za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu. Julia Stawska, uczennica zespołu gimnazjów nr 3, odebrała wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tańca. Część robocza obrad poświęcona była m.in. sprawom seniorów, ekologii i finansom Dzierżoniowa. Pał m.in. o zmianie statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 136 tysięcy złotych z programu Senior Plus. Zajmiemy się również Radą Seniorów. Tam będzie uszczegółowienie statutu. Następnie przyjmiemy uchwałę w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. To dotyczy zapobiegania przemocy w rodzinie oraz przeznaczania dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska w ramach programu Małych Uleczeń. Korekta budżetu, korekta wieloletniej prognozy inwestycyjnej oraz trzy sprawozdania rzeczowe, sprawozdania z działalności Biblioteki Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury oraz Muzeum Miejskiego. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły ostatnią przed wakacjami sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa.